Mój syn w samochodzie w którymś momencie zaczął sam śpiewać. Jestem dzieckiem Boga, w miłości Jego tkwię. Ja mówię, kurczę, no takie hasło, no to jakby muszą być dzieciaki do tego zaangażowane. Tak? Ufaj, nie lękaj się, przy Tobie jest, uwierz, On kocha Cię. Jestem dzieckiem Boga, w miłości Jego tkwię. Śladem Jego słowa, ja nie w sercu mieć. Jestem dzieckiem Boga, bo On prowadzi mnie. Zawsze Jemu wierzę, On przy mnie jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Paweł Broński. Witam ponownie z trasy pieszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Częstochowa już blisko. Dzisiaj nocujemy w Przyrowie i tam też odbędzie się apel jasnogórski. A gościem studia plenerowego naszych mediów jest Sylwester Juszczyński, na co dzień organista w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie. A w pielgrzymce jaką funkcję brat pełni? Szczęść Boże. W pielgrzymce przede wszystkim jestem podnikiem idącym z intencjami. Natomiast w służbie centralnej muzycznej jestem członkiem. Odpowiadam za przygotowanie mszy świętej w Mirowie. No i wszyscy razem z innymi kolegami z centrali odpowiadamy za no, taką koordynację w pielgrzymce, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o przygotowanie mszy świętych polowych rano. Więc tak, no i w swojej grupie oczywiście gram na gitarze, śpiewam, też zespół muzyczny koordynuję. Brat jest wykształconym muzykiem, na co dzień praktykującym jako muzyk, jako organista, a tu w pielgrzymce, jak to wszystko wygląda? Czy można powiedzieć, że poziom muzyczny, zwłaszcza jeśli chodzi o te śpiewy liturgiczne w czasie mszy, jest w naszej pielgrzymce wysoki? Tak, od wielu lat jest coraz wyższy. Sytuacja na przestrzeni lat się troszeczkę też zmieniła na dobre, bo centrala muzyczna obecna w obecnym kształcie gdzieś tam dba o to, żeby te śpiewy były na mszy właśnie liturgiczne. Jakby wszystkie śpiewy różnego rodzaju mają swoje, można powiedzieć, takie ujścia, tak? I muzyka liturgiczna na mszy powinna być liturgiczną i tego się trzymamy. Natomiast piosenki, wiadomo, to są przestrzenie właśnie w trasie, czy gdzieś tam po stojach, czy w innych miejscach na to, żeby to śpiewać. Więc tak, poziom zespołów też się jakby, mam wrażenie, z roku na rok podnosi, widać tą jakość. No i to też gdzieś tam mieliśmy okazję słyszeć na próbie w Mirowie, gdzie spotkało się prawie 100 osób z zespołów muzycznych z dwóch kolumn, z Siedleckiej i z Bialskiej, więc na przestrzeni lat, kiedy tych pielgrzymów jest troszeczkę mniej z roku na rok, to zespoły naprawdę dopisały i przyjemnością dla mnie było nauczyć między innymi swojego hymnu na głosy i innych utworów i pieśni, które będziemy wykonywali właśnie w Mirowie. Było przyjemnością dla mnie korzystać z tak szerokiego wachlarza ilościowego, osobowego, jeśli chodzi o zespoły muzyczne, bo na co dzień pracuję z chórem swoim parafialnym, których członków serdecznie pozdrawiam. Jest nas mniej, bo jakieś 20-30 osób w zależności od okazji, więc tak, z taką ilością można fajnie pracować i naprawdę to przygotowanie ich było po prostu słychać, bo w dosyć szybkim czasie zrealizowaliśmy bardzo duży materiał, więc tutaj podziękowania też do przewodników, którzy zmotywowali po prostu służby muzyczne, żeby po prostu przyszli, bo to poświęcić autentycznie trzeba czas, kawałek tego wieczora, kiedy trzeba po prostu odpoczywać. To nie tylko nauczyć, ale i zadyrygować. Ja kiedyś usłyszałem taki dialog moich koleżanek, kiedy studiowałem na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na podyplomowym studium emisji głosu. Jedna zapytała drugą, dlaczego zgodziłaś się dyrygować kilkoma chórami? Chóry były nie tylko na scenie, ale też i na widowni. To było kilkaset osób. A ona mówi tak, bo chciałam poczuć pod ręką tyle osób. Czy brat ma też coś takiego, taką satysfakcję, że ma pod ręką tyle osób, kiedy dyryguje chociażby w Mirowie? Tak, to jest satysfakcja, można powiedzieć, taka
rzadka w swojej okazałości, bo tak naprawdę co rok tak dużym chórem, tak? Na co dzień jakby w swoim środowisku działam, gram jako organista i właśnie prowadzę chór i scholę rodziną, z którą współpracujemy. No ale tak, poczuć takie duże brzmienie, poczuć to brzmienie też własnego utworu we własnym też opracowaniu na chór, to jest niesamowita przyjemność. Poprzednie hymny też, jeden po części mojego autorstwa, drugi kolegi, no to też opracowywałem właśnie na mszę w Mirowie i to też była taka przyjemność usłyszeć faktycznie swoje wykonanie, więc myślę, że to, co ksiądz powiedział, to nie jest takie poczucie władzy, tylko takie poczucie satysfakcji, że nasza praca jakby jest po coś i czerpiemy autentyczną przyjemność z tego, bo no, czym innym jest coś zrobić do szuflady, to tak samo jak ci, co piszą wiersze, tak? No, mogą napisać, mają satysfakcję, że 100 wierszów napisali, no ale jakby to musi być wykonane i to nie jest nic dziwnego dla nikogo tak naprawdę, więc tak, to jest duża przyjemność, no i tak jak mówiłem, jakość tych osób, no nie trzeba z nimi jakoś bardzo dużo czasu spędzać po to, żeby popracować nad szczegółami. Mamy nuty, wiemy, o co chodzi, umiemy śpiewać, więc po prostu realizujemy już jakby taką wizję, można powiedzieć, finalną. Powiedzmy, że to próba generalna była, jeszcze będzie jedna w Mirowie, ale to już takie tak naprawdę rozśpiewanie i przypomnienie sobie materiału. Każdy muzyk jest artystą, a artysta może być gwiazdą. My jako obsługa medialna zostaliśmy w biuletynie pielgrzymkowym nazwani gwiazdami i gwiazdeczkami. Brat jest też gwiazdą, zaraz powiem dlaczego. Dobrze, że jesteśmy tutaj na dużym polu, to się pomieścimy, bo inaczej to mógłby być problem. A jest brat gwiazdą, bo skomponował i jest też autorem tekstu tegorocznej piosenki zwanej hymnem, która nosi tytuł... Jestem dzieckiem Boga. Proszę nam opowiedzieć, jak do tego doszło, jak powstawał hymn, skąd inspiracja, ile czasu trwało komponowanie, szlifowanie, jaka jest historia powstania tego utworu? Zacznę od słów pewnego wieszcza muzyki nurtu typowo polskiego. Jak do tego doszło, nie wiem. A tak naprawdę też w sumie nie wiem, jak do tego doszło. Duch Święty gdzieś tam natchnął mnie pierwszego dnia, w pierwszych godzinach tak naprawdę po ogłoszeniu hymnu. Przepraszam, po ogłoszeniu hasła. No i do godziny piątej pracowałem, to była nieprzespana noc, do godziny piątej pracowałem nad tekstem, nad muzyką jednocześnie. Zanim się właśnie położyłem spać, to mówię... No muszę coś z tym zrobić, tak? I miałem taką wenę. Później od godziny piątej gdzieś tam do czasu pierwszej mszy, którą miałem zagrać tego dnia, pracowałem właśnie nad opracowaniem chóralnym, które będzie wykonywane właśnie w Mirowie. Muzyka, chciałem, żeby była dosyć taka prosta, właśnie żeby to była taka piosenka, którą będzie można wykonywać kiedyś w przyszłości, w kolejnych latach, po prostu jako jedną z wielu ze śpiwnika, a nie jako coś, co się stworzy jednorazowo i się zapomni, bo to z tymi hymnami różnie bywa, jeśli były gdzieś tam bardziej skomplikowane. Więc tak, muzyka była, chciałem, żeby była w miarę prosta, melodie, żeby się troszkę powtarzały. Tekst, oparłem się na tekstach z Pisma Świętego, parafrazując pewne jakby fragmenty na potrzeby właśnie tutaj kwestii ilości sylab, myśli, rymów, więc no tutaj dla mnie najtrudniejsze było zadanie, ponieważ no tekściarzem nie jestem, musiałem dobrze pokombinować. Pierwszą wersję tekstową gdzieś tam poddaliśmy w centrali pod dyskusję, pod taką obróbkę. Część tekstu po prostu była, można powiedzieć, wyrzucona na zasadzie, okej, o tym jakby nie będziemy mówili, więc troszeczkę to poprzerabialiśmy, ale tak, tak to mniej więcej wyglądało. Generalnie
przy produkcji samej muzycznej, tutaj bardzo dziękuję też właśnie Wam, telewizji Faro TV, za to, że zechcieliście współpracować z nami przy nagraniu, które odbyło się w Łukowie. I zespół Pieśni Tańca Jata w Łukowie, dzieciaki z tego zespołu właśnie wykonywały ten hymn, refren przede wszystkim. A do tego doszło dlatego, że jechałem samochodem i pierwszą wersję właśnie tekstową mój syn w samochodzie w którymś momencie zaczął sam śpiewać. Jestem dzieckiem Boga, w miłości Jego tkwię. Ja mówię, kurczę, no takie hasło, no to jakby muszą być dzieciaki do tego zaangażowane, tak? I gdzieś tam też koleżanka mi powiedziała, że słuchaj, no to bierz dzieciaki, tak? I zaangażuj swoje dzieci, czy w ogóle do teledysku, żeby dzieci w jakiś sposób zachęcić. No i Łukasz Bieńczak właśnie, kolega, który prowadzi ten zespół, powiedział, dobra, to ja mam dzieciaki, wezmę ich, nauczymy i będzie pięknie. No i tak to wyszło i gdzieś tam nasze wokale nagrywaliśmy troszkę wcześniej chłopaków jako taki głos prowadzący i to robiliśmy w Rdzeniu Podlaskim. No i tak wyszło. No. Filmik wyszedł piękny. Przebitki z poprzednich lat, gdzieś tam takie typowo dziecięce. Przebitki z naszych wykonań i myślę, że to chwyciło. Opinie są takie generalnie pozytywne. Złe nie dochodzą, więc albo o złych się nie mówi, albo ich po prostu nie ma, więc to też byłoby fajne, gdyby było tak, jak myślę. Kompozytor Paweł Bębenek mówi, proszę nie zmieniać nic w nutach, przynajmniej za życia kompozytora. Czy kiedy brat słyszy wykonanie teraz w grupach, czy na koniec mszy świętej w trakcie pielgrzymki swojego utworu, to ma taką pełną satysfakcję, czy jeszcze tam brakuje kilku, że tak powiem, centów, jeśli nie tonów, centów, żeby to było czysto, pięknie i tak jak to było w głowie, tak jaki był zamysł w sercu twoim? No właśnie zamysłem moim przy tworzeniu, z racji doświadczenia lat gdzieś tam tutaj aranżacji tych poprzednich hymnów, no i generalnie lat doświadczenia pielgrzymowania, kiedy słyszałem inne hymny, przyświecało mi to, żeby to było na tyle proste, na tyle klarowne, żeby ktoś po jednym, dwóch, trzech odsłuchaniach potrafił to od początku do końca zaśpiewać bez żadnej wątpliwości co do nuty, tak? I to się tak naprawdę właśnie udało przez tą prostotę. Jakby nie ma wersji rytmicznych czy wysokościowych, jeśli chodzi o dźwięk. Nie ma takich różnych wykonań. Jedyna kwestia to na samym początku pielgrzymki, że nie wiem, kwestia na przykład tempa czy bicia gitary, no to są takie moje pedantyczne, muzyczne już, brzydko mówiąc, odchyły i jakby ja taki jestem i staram się coś robić albo dobrze, albo raczej wcale, więc jak już się za to wziąłem, to też no, czymś normalnym jest, dla mnie przynajmniej, że oczekuję, żeby te zespoły w miarę wykonywały to po prostu tak jak to kompozytor stworzył i mniej więcej to się udało. Oczywiście różne wersje są, do których ja z czasem może się bardziej przekonuję niż gdzieś tam sam miałem zamysł, ale tak, jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Słychać, że to brzmi jako piosenka i się śpiewa jako piosenka, a nie coś takiego właśnie innego tylko na tę okoliczność, więc tak. Wracając do teledysku, dziennikarz z Polskiego Radia, jednocześnie korespondent Vatican News, napisał nawet o teledysku i nazwał go profesjonalnym, co jest dla nas bardzo miłe. Jednak ze względu na algorytmy, ze względu na obecność dzieci w teledysku, te zasięgi zostały mocno ścięte. To jest 11 tysięcy wyświetleń na chwilę obecną, ale z drugiej strony tylko 11, bo poprzednie hymny miewały nieco więcej. Myślę, że jest to pewnie taki niedosyt i dla kompozytora, no bo zawsze ten teledysk jest ilustracją
ilustracją danego utworu i dla nas jako twórców. W związku z tym może na koniec byśmy skierowali taką zachętę do naszych odbiorców, żeby sięgnęli na kanał YouTube i jeszcze raz, zanim dojdziemy na Jasną Górę, chociaż to piosenka tak bardzo uniwersalna, że można jej słuchać cały rok, zresztą my na wozie transmisyjnym jadąc naprawdę śpiewamy, bo już się nauczyliśmy. To tak jak moje dzieci, mój najmłodszy syn Konstanty, to można powiedzieć, że chciał, żeby mi ta piosenka zbrzydła już przed wyjściem, bo po prostu wszędzie śpiewa, gdzie tylko może. Jestem dzieckiem Boga, miłości Jego ćwie. Więc tak to wygląda i w sumie to się wam nie dziwię, bo to gdzieś tam trochę wpada w ucho. Tak, te algorytmy gdzieś tam Google'a są bezlitosne i to gdzieś tam ze względu na zaangażowanie dzieci, jakąś taką ochronę, taka jest polityka, troszkę to zostało obcięte. Natomiast ja w ogóle z takim nastawieniem nie szedłem ani tworząc, ani jakby chcąc, żeby z tego powstał z waszym udziałem profesjonalny film, żeby tutaj nie wiadomo jaka ilość wyświetleń była. Po prostu chciałem mieć satysfakcję wykonawstwa tego i tak, zachęcamy, żeby wpisać na YouTube Jestem Dzieckiem Boga, Faro TV i na pierwszym planie od razu się wyświetli. Na marginesie 11 tysięcy w obliczu raczej takich wejść właśnie, gdzie ktoś albo udostępni na Facebooku, albo sam wpisze, to jest też bardzo dobra ilość wyświetleń, bo poprzednie filmy gdzieś tam mają teraz 20 kilka tysięcy, no ale to jest tak, że jak w algorytm gdzieś tam YouTube'a, Google'a to wpadnie, no to się podbija gdzieś tam samo później w internecie i ludzie niezwiązani z pielgrzymką gdzieś do nich to po prostu trafia, więc tak, zachęcamy. Jestem Dzieckiem Boga, Faro TV na YouTubie. Oglądajcie, słuchajcie. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.